ku samo. Rozumiem teraz, jak wielka, jaki wielki ciężar go przyciska. No mu. A może będzie dobry. Jest dobry, ale upadł. Drugi, który obok Adama Małysza upadł. Skoczył chyba jeszcze nawet dalej, tak, 128 metrów, o 1,5 metra dalej niż Adam Małysz, no ale drugi, który się dzisiaj wywrócił. No ale pokazał się z jak najlepszej strony, a więc to nie było tak, że całkowicie mu podarowano to zwycięstwo. Po nim, po Adamie, po Abanie i po Jakobsenie było widać, że ta trójka, no i Veli Matti Lindström także, że ta czwórka w Kusamo miała pełne prawo być wysoko. No upadek drugi niestety, Adam Małysz i teraz Artu Lappi. Ale nic mu się nie stało na szczęście, także muszę też szybko, te narty się wypięły i własnym krokiem idzie do góry. No ale 1,5 metra dalej niż Małysz, a więc wyprzedza.